Obaj demonstrują wspaniałe umiejętności techniczne. No, wiele ciosów wyprowadzanych, ale nieliczne dochodzą, tak? Czysto jak ten prawy podkrótkowy Rafała, czy teraz lewy prosty. I teraz powinien przyspieszyć Rafał. 40 sekund. No cóż, wiele tych ciosów na rękawicę, ale atak robi wrażenie. Jak atakuje Rafał, to wtedy gorzej broni się niż atakuje Zawek. Teraz świetna akcja Zaweka. Zejście pod lewy prosty i prawy sierpowy. I cała seria. Trafił Rafał. Pół dystans. No to rozgrzało, proszę Państwa, widownię. Na stojąco dopingują. Ochroniarze stanęli przy ringu. Bardzo dobre zakończenie tej rundy. No rzeczywiście rzadko ogląda się takie pojedynki na naszych ringach, proszę Państwa. Wielkie emocje, niesamowite tempo walki. No i wciąż nie wiadomo, no w tej końcówce zamroczył lekko Rafał Rywala, ale odpowiedział znakomicie Zawek. Bardzo szybko doszedł do siebie. Sędzia ringowy przypomniał, że jest ostatnia runda. I popatrzmy na tę końcówkę. To jest atak Zaweka i te ciosy, które mogą Rafałowi przynieść zwycięstwo w tej rundzie. No i proszę Państwa, ostatnia runda pojedynku Mistrzostwa Europy. Kto będzie górą? Czy obrońca tytułu Rafał Jackiewicz, czy pretendent Jan Zawek? No, w tym geście objęcia się przed ostatnim starciem był widoczny szacunek wzajemny. No, walczą obaj wspaniale. Widownia już na stojąco dopinguje. Bo ten prawy Rafała był bardzo celny, podobał się. Tak pięknie jeszcze wykonał tę techniczną akcję, ale te lewe proste dochodzą Zaweka i atak. No gdyby tak do końca tej rundy utrzymał ten atak Rafał. Jeszcze troszkę pół dystansu, troszkę szumu, jeszcze atak. Zawek w obronie jest słabszy niż w ataku. Proszę, jak sprawnie mu wychodzą te akcje w ataku. Świetna koordynacja, dobra praca nóg. Natomiast ma problemy, kiedy jest atakowany przez Rafała. O właśnie, podejście pod lewą rękę i po tym prawym powinna być cała seria. No, przydałby się jeszcze jakiś jeden zryw taki, jeszcze jedno szarpnięcie, jedna seria. Huzarska szarża Rafała, no ale atakuje Zawek. No zobaczymy, czy jeszcze ma jakąś rezerwę. Rafał, świetne prawe i cała seria. No, dobry unik rotacyjny i powtórzyć atak. Obronił się przed tym prawym. Zawek też jest bardzo ostrożny. Wysoko ma cały czas rękawice. I minuta do końca. Końcówka niezwykle emocjonującego pojedynku. No proszę Państwa, spodek na stojąco. Doping fantastyczny, dobre obrony Jackiewicza. No ale atak, ta ostatnia minuta. Czy zdoła przełamać ten atak Zaweka Jackiewicz? Agresywniejszy jest Zawek, on częściej atakuje w tej rundzie. Jeszcze ten prawy Zaweka, jeszcze szarpnął mocno. Broni się teraz Rafał klinczem i seria, pół minuty. Nie wiem, czy Rafał dociera do niego, czy słyszy te krzyki Pawła Skrzecza, że to już końcówka. No, dali z siebie wszystko. I kto w tej końcówce jeszcze zaatakuje? Świetna obrona i kontratak Rafała. Klincz, prawy podwójny. No, to były już takie ciosy rozpaczy i
Proszę Państwa, no po tej rundzie jestem dobrej myśli. No zobaczymy jak będzie. Naprawdę trudne zadanie mają sędziowie. Bardzo wyrównany pojedynek. Na kogo wskażą? Skład sędziowski międzynarodowy. Nie ma w nim żadnego Polaka. Brawa dla Jana Zaweka. No, świetnie walczył. Wspaniale walczył również Rafał Jackiewicz. No, sam jestem ciekaw werdyktu sędziowskiego. No, tutaj jest duży znak zapytania. Poczekajmy, zobaczymy, jak widzieli sędziowie ten pojedynek. Krzysztof Diablo. Włodarczyk, no i tutaj Zawek, flaga słoweńska, kibice ze Słowenii, tutaj też ostro dopingowali Jackiewicza, no i Jackiewicz na ramionach Krzysztofa Diablo Włodarczyka, fetuje zwycięstwo. Czy zwycięstwo, to się okaże. Tego jeszcze nie można przesądzać. To była strasznie zacięta walka. I bardzo wyrównana. Ja myślę, że jak sędziowie wskażą na Jackiewicza, Zawek nie powinien mieć wielkich pretensji. Jeżeli wskażą na Zaweka, to też nie będzie na pewno pomyłka. Bardzo twardy, wyrównany pojedynek. Trudny do wytypowania. Agresywniejszy był Zawek, ale więcej takich czystych, widocznych ciosów zadawał. Ładnych, technicznych akcji, widocznych. Tak, to był popis Jackiewicza. No zobaczymy, proszę Państwa, w ringu wszyscy ci, którzy odpowiedzialni są za ten wynik, za ten sukces Rafała Jackiewicza. Przyjaźń. Sympatyczne gesty Krzysia Diablo Włodarczyka. No i cała Fiodor grupa. Łapin, trener. I rzeczywiście to jest miły zwyczaj, który Piotr Werner i Andrzej Wasilewski wprowadzili, że cała grupa zjawia się w narożniku, żeby dopingować. No, proszę, proszę, pamiętacie Państwo poprzednią walkę z Bonsu? Wtedy były oświadczyny. Teraz gratulacje. I za chwilę werdykt, proszę Państwa. Już Jacek Lenartowicz wie, kto wygrał. Uzbroimy się w cierpliwość. Jeszcze tylko kilka sekund. Panie i panowie, i teraz ogłoszenie werdyktu. Scoring by points. Judges, Jakic, 116 to 113 for Jackiewicz. 116-113 dla Jackiewicza. Judge Sergio Silvi, 113 to 116 for Zawek. No i odwrotnie, 113-116 dla Zaweka. Judge Hope, 115 to 114. 115-114. Ladies and gentlemen, dla Rafała Jackiewicza. Rafał Jackiewicz obronił tytuł. Niejednogłośnie słyszeli Państwo, 116-113 dla Jackiewicza, 116-113 dla Zaweka. No i zadecydował ten głos trzeciego arbitra, który minimalnie 115-114 wytypował wygraną Rafała. Waleczne serce Jackiewicza obiecywał: nie oddam mistrzowskiego pasa. I to trzymał słowa. Proszę Państwa, gratulacje dla Rafała Jackiewicza. Miły gest Jackiewicza, no i również uznanie dla Zaweka.
walczył wspaniale. Tak jak zapowiadał, że on nie ustąpi, tak jak wszyscy wiedzieli, że będzie walczył. Żegnamy się z Państwem. Jerzy Kulej i Andrzej Kostera.